witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, przygotowałam dla Was haul lumpeksowy. Mam tutaj kilka, naprawdę kilka fajnych perełek za bardzo niską cenę. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co udało mi się wyrwać tym razem w lumpeksie, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Mam tutaj perełki, które kupiłam jednego dnia. I to był dzień dostawy, to była dostawa w pomarańczy na Piotrkowskiej, naprzeciwko McDonalda. I tak, i kupiłam te rzeczy w najdroższy dzień, dlatego też nie ma ich zbyt dużo, ale są to takie moje must have jesienne, więc fajnie mi się trafiło. I pomyślałam, że Wam pokażę, co udało właśnie mi się wyrwać, także przejdźmy już do haulu. I może zaczniemy tutaj od t-shirtu, który... no jest mega. Słuchajcie, udało mi się wyrwać t-shirt, który jeszcze chwilę temu był dostępny w H&M-ie, który prezentuje się w ten sposób. To jest czarny t-shirt, tank top, wycięty dosyć mocno, jak możecie zobaczyć, bo praktycznie no, przez całą bluzkę. Ja mam go w rozmiarze XS i jest ze Star Warsami, także taki czarny tank top udało mi się wyrwać. Wydaje mi się, że do czarnych spodni z lampasem będzie wyglądał genialnie. Też właśnie czarno-biały t-shirt. I słuchajcie, tak, i to jest właśnie H&M w kolaboracji ze Star Warsami. Także pierwsza rzecz to jest właśnie taki top. I tak jak mówię, za wszystkie rzeczy zapłaciłam 50 zł. Dalej mam t-shirt, który musiałam kupić, bo jakbym nie kupiła, to bym chora chodziła. Jest to t-shirt z Gryffindorem, jest ogromniasty, bo to jest 44, czyli XL albo XXL nawet, ale bardzo mi się spodobał i mimo, że jest właśnie taki dosyć duży, to ja sobie go podwiążę i będę go nadal mogła nosić na co dzień. On jest właśnie w kolorze granatowego melanżu, jak ja to nazywam, bo on jest właśnie taki jakby granat przyszywany taką białą nitką, to jest kolor melanżu w różnych odcieniach. I właśnie ma taki nadruk z Gryffindorem. To jest koszulka, słuchajcie, najprawdopodobniej z Primarka. I jest właśnie w tej kolaboracji z Harrym Potterem taki t-shirt, czemu by nie wziąć? Myślę, że właśnie związany nad pępkiem będzie fajnie wyglądał mimo tego dużego rozmiaru. I koszulka jest w mega stanie. I słuchajcie, jak ja ją tak znalazłam, że ona była zwinięta, tak? Ja tak podchodzę, biorę, rozkładam, widzę Harry Potter, idę do kasy. Także mi się trafiło, bardzo mi się podoba i tak. Taki t-shirt też musiał się oczywiście znaleźć. Ja ogólnie mam dużo t-shirtów z Harry'ego Pottera z lumpeksu. Ostatnio choruję na kolor musztardowy. I jakby uważam, że to jest taki fajny kolor, typowo jesienny. I upatrzyłam sobie golf. I mówię, poczekam, zajdę do lumpeksu, może kupię. I udało mi się. Słuchajcie, to jest golf, który co prawda nie ma metki, a on jest właśnie w kolorze takiej musztardki. On ma prążkowany materiał. Rękawy ma takie akurat. To jest takie XS na S, jest długi, także fajnie będzie można go sobie wcisnąć w jakąś spódniczkę z wysokim stanem albo w spodnie, bo jest właśnie dosyć długi, ma bardzo długi ten golf, także jego się podwija o, w ten sposób i wydaje mi się, że to takich jesiennych stylizacji, musztardowe buty, bordowa spódnicza, czy też właśnie spodnie, jakiś fajny płaszcz, będzie wyglądał nieziemsko. Tak. Także taki golfik też mi wpadł w ręce. No i właśnie a propos bordowej spódniczki, to zobaczcie, co wyrwałam. Jest to welurowa bordowa spódnica właśnie z Primarka. Ona jest w rozmiarze 36, ale się dopięłam, więc jest git. Ona ma właśnie taki zameczek z tyłu. W ogóle upatrzyłam sobie też golf z takim zamkiem, także jak sobie go dokupię, to będę miała do kompletu, hehehe. I tak, to jest zwykła bordowa spódnica właśnie z zameczkiem. W stanie idealnym, na jesień, w takich właśnie bordowych kolorkach myślę, że będzie wręcz idealna. Także też sobie ją wzięłam. Kolejną rzeczą będzie to bluzka i tą bluzkę, znaczy bardzo podobną, praktycznie identyczną, widziałam ostatnio w Stradivariusie za 60 albo 70 zł i chciałam ją ogólnie kupić, ale tak przymierzyłam, no bardzo mi się podobała, ale mówię 70 zł za bluzkę i tak... To ja mówię, nie biorę, najwyżej przyjdę po nią kiedy indziej, bo to jest z tej nowej kolekcji. I wchodzę do lumpeksu, grzebię sobie, tak wiecie, i patrzę to. Słuchajcie, to jest top właśnie t-shirt z New Looka w rozmiarze 36 i on ma właśnie takie guziczki. To są guziki, które ogólnie pojawiają się teraz w bardzo częstej, w bardzo dużej ilości kolekcji.
i właśnie one nadają takiego charakteru tym kolekcjom. Bardzo mi się to podoba i jak zobaczyłam ten t-shirt, no to mówię, biorę jeszcze, tym bardziej, że jest prążkowany. W sensie ma prążkowany materiał, jest z niulką, ma guziczki, dzisiaj wszystko co chciałam. Kosztował około tam 5 zł, no mówię, dałam 5 dych za wszystko, no to myślę, że z piątaka mnie kosztował. No łup życia, naprawdę. I to jeszcze wyrwałam ją przed moją przyjaciółką i biegniemy we dwie. Ona mówi, ty bierzesz? Ja mówię, no zobaczyłam ją pierwsza. No dobra. Także wyścigi o tą bluzkę robiłyśmy. Także ona się prezentuje tak. Ogólnie jest dosyć duża jak na 36, ma strasznie duży dekolt, ale mi to nie przeszkadza. Także tak, taka bluzeczka też trafiła w moje ręce. Następną rzeczą będzie to t-shirt. I to jest t-shirt, który ja zgarnęłam na dziale męskim, dlatego warto czasem zaglądać na te działy męskie. Jeżeli szukacie jakichś oryginalnych t-shirtów, albo nie przeszkadzają wam, jeżeli bluzki są takie oversize, no to męski dział, naprawdę. Tam znajdziecie takie perełki, że głowa mała i to jest właśnie taka perełka. Bo jak już przeszłam przez ten dział damski, to mówię, idę na męski. No i jak weszłam na męski, to zobaczyłam tą koszulkę. No i tak przyglądam się tej koszulce, tak rzuciło mi się w oczy ten ogromny nadruk. Przyglądam jej się dalej i widzę Nike. Słuchajcie, to jest S-ka w ogóle, czyli no mega mi się trafiło. To jest S-eczka, dosyć taka, no, długa, jakby nie było, ale no mówię, jest z działu męskiego, więc też albo będę musiała sobie ją po prostu wpuścić w spodnie, ewentualnie podwiązać. I ona właśnie nawet na rękawku ma Nike. Postaram się wam to jakoś ładnie... O! Nadruk nie jest sprany, co prawda to jest sito, więc no nie można za dużo od niego wymagać. Ale mimo wszystko, no wygląda jak nowa. No zobaczcie. Także taki łup też mi się trafił. Koszuleczka z Nike. Nawet gdybym miała w niej spać, to... Te koszulki z Nike są bardzo fajne gatunkowo, także nie narzekam, co by mi się trafiło. Teraz jedziemy do przedostatniej rzeczy. I to jest coś, co jak zobaczycie, to się zastanowicie, dlaczego ja to kupiłam. Ale ja zaraz wam wytłumaczę, dlaczego ja to kupiłam. To jest jakby sukienka. A właściwie narzuta na sukienkę, bo nie możecie tego założyć samego, bo będzie wam prześwitywać. Ale ja to kupiłam z myślą o tym, że mogę sobie do tego zakupić prostą, klasyczną, obcisłą tubę, sukienkę z jakiegoś materiału typu bawełna, najprostszą, taki wiecie, typowy basic. Na, bardzo zależy mi, żeby była na cienkich ramionczkach i na to sobie narzucić to. I jaki kolor bym pod spód nie założyła, to za każdym razem ta sukienka będzie wyglądać inaczej. I tak, także coś takiego też mi wpadło w ręce. Słuchajcie, to jest rozmiar 36. W ogóle na metce ma 36 tej głównej, a na tej czarnej ma M-kę, w sensie dziesiątkę. I ja uważam, że to jest takie 36 na pewno. Także tak, także taka sukienka też mi się trafiła. Wydaje mi się, że jak założę do tego czarne, zwykłe, klasyczne szpilki, to będzie wyglądać mega. Mam nadzieję, że nie będę się mylić, bo już to przymierzyłam i wygląda to ok, ale zobaczymy, jak to będzie dalej, tak? Jak kupię tą sukienkę, to na pewno wam pokażę to na sobie, no bo teraz jakby nie mam jak tego przymierzyć, bo na żadnej sukience nie wygląda to tak, jakbym chciała. Ale myślę, że jakimś Get Ready With Me, czy to na imprezę, czy coś wam to pokażę, bo to jest po prostu mega. No jak to zobaczyłam, to musiałam wziąć. Ja lubię takie czasem pstrokate rzeczy nosić. Dobra. I teraz lecimy do czegoś, co jest... Słuchajcie, trafiła mi się zwykła, klasyczna, bordowa sukienka z takim jakby t-shirtem u góry, bo to jest taki zwykły dekolt, to nie jest wycięte w serka, nic z tych rzeczy, z takim dłuższym rękawkiem, długa tuła w kolorze przepięknym, bordowym, ma prążkowany materiał, do klasycznych długich kozaków na jesień będzie wyglądała nieziemsko i nawet się przymierzałam do zakupu tej sukienki stacjonarnie, ale jak już trafiłam takową w lumpeksie, to mówię, biorę, nawet nie przymierzałam ogólnie tych rzeczy, tylko wzięłam w ciemno, okazuje się, że wszystko jest dobre, także się cieszę. I ona jest z firmy Boho i ona jest w rozmiarze 38. Także taka tuba mi się trafiła i myślę, że no mówię, będzie wyglądać mega na jesień. Także tak, słuchajcie, to były moje typowe jesienne perełki. Słuchajcie, trafiły mi się tak fajne rzeczy, takie typowo jesienne, że aż żal było wam tego nie pokazać. Także zakupy uważam za udane. Jak widzicie, wmieszczę się w taką małą torebkę ze Stradivariusa, ale... Za 5 dyszek to myślę, że się opłacało. Także dajcie mi znać, która rzecz wam się podobała najbardziej. Mam nadzieję, że tego typu odcinek wam się podobał. Zresztą robię go też na waszą prośbę, bo dawno takowego u mnie nie było. Także tak, kochani, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w następnym.